Windykacja długów to proces wymagający nie tylko odpowiednich narzędzi i wiedzy, ale także umiejętności zarządzania emocjami. Emocje mogą znacząco wpływać na decyzje biznesowe, często prowadząc do działań sprzecznych z racjonalnym podejściem, szczególnie jeśli jesteśmy w daną kwestię mocno zaangażowani. W dzisiejszym filmie postaramy się nieco przyjrzeć tej sprawie. Choć emocje są nieodłącznym elementem ludzkiej natury, w biznesie często prowadzą do nieprzemyślanych lub pochopnych decyzji. W kontekście windykacji, emocjonalne podejście do dłużników może skomplikować proces odzyskiwania długów i obniżyć jego skuteczność. Dobre relacje z dłużnikiem nie są oczywiście niczym złym. Problem pojawia się, jeśli te relacje wpływają na naszą ocenę sytuacji. Właściciele firm lub menadżerowie mogą mieć subiektywne wyobrażenie o sytuacji finansowej dłużnika, które nie zawsze odpowiada stanowi rzeczywistemu. Bazowanie na założeniach zamiast na twardych danych może prowadzić do błędnych decyzji i nieefektywnego zarządzania długami. Dlatego tak ważne jest opieranie strategii windykacyjnych na dokładnej analizie finansowej, a nie subiektywnych odczuciach. Dłużnicy mogą przedstawiać swoją sytuację w sposób, który nie odzwierciedla pełnego obrazu ich zdolności finansowych oraz kondycji prowadzonej działalności. Dlatego tak ważne jest, aby opierać proces windykacji na solidnie udokumentowanych danych, a nie tylko na zapewnieniach dłużnika. Warto również patrzeć na tę sytuację przez pryzmat swojej działalności i wpływu powstałego zadłużenia na kondycję firmy. Jednym z częstych wyzwań w windykacji są niedotrzymane obietnice ze strony dłużników. Stąd kluczowe jest, aby nie opierać działań wyłącznie na słowach, lecz także na umowach i pisemnych zobowiązaniach. Dokumentacja taka stanowi twardy dowód w przypadku konieczności podjęcia działań prawnych. Dodatkowo pozwala na łatwą weryfikację ustaleń. Warto również trzymać się powziętych ustaleń. Raz niedotrzymana obietnica, która pozostaje bez odpowiedzi, ma tendencję do szybkiego przekształcania się w kolejne niedotrzymane zobowiązania. Skuteczna windykacja opiera się na dowodach, takich jak dokumenty finansowe, umowy, zapisy transakcji czy korespondencja. Te elementy stanowią obiektywną bazę do oceny sytuacji i podejmowania dalszych kroków prawnych czy negocjacyjnych. Pamiętajmy, iż celem nadrzędnym prowadzenia działań windykacyjnych jest odzyskanie zadłużenia. Często w procesie windykacji pojawiają się emocje wynikające z wcześniejszych doświadczeń lub wydarzeń, niezwiązanych bezpośrednio ze sprawą. Istotne jest, aby zadbać o to, by te uczucia nie miały wpływu na działania tu i teraz. Podejmowanie pochopnych decyzji, ponieważ jesteśmy zdenerwowani lub odwrotnie szczęśliwi z powodu wystąpienia innego zdarzenia, nie jest dobrym pomysłem. Samodzielna windykacja jest wyzwaniem, które wymaga nie tylko zrozumienia prawa i finansów, ale również umiejętności interpersonalnych i emocjonalnej odporności. Wiele firm decyduje się na współpracę z kancelariami prawnymi właśnie z tego powodu. Przy zachowaniu kosztów działań na podobnym poziomie, często znacznie wyższej skuteczności, ale przede wszystkim bez bagażu emocjonalnego towarzyszącego działaniom.